E, warto też powiedzieć, że no niestety, tak muszę dodać, jak zwykle, e, niestety no nie podano źródła, czyli nie podano jakie dane kliniczne, k, nie, nie, nie opublikowano ich, także nie można sprawdzić ich ani rzetelności, ani wiarygodności. Oczywiście nie twierdzę, że one są ani nierzetelne, ani niewiarygodne, natomiast zwracam uwagę, że no kurde, warto podawać źródła, tak mi się wydaje, bo um, to rodzi taką większą pewność.